Zdaję sobie sprawę, że słowo dziękuję jest małe, ale powtórzę je kilka razy. Po pierwsze dziękuję bardzo, że Państwo wybraliście taką profesję, taki zawód. 14 października, Święto Edukacji Narodowej, to święto, które podkreśla ważne wydarzenie, jakim było ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Ale generalnie obchodzimy to jako Święto Nauczyciela. Jest to dzień, który przypomina nam prawie wszystkim, że jak ważny jest zawód nauczyciela, jak ważne są to osoby w naszym życiu od wychowania poprzez edukację. Jest to też okazja, aby nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół, pracownikom, którzy obsługują każdego dnia placówki oświatowe, ale również młodzieży i rodzicom skierować najlepsze życzenia. Podziękowania za zaangażowanie, podziękowania za pracę, za inicjatywy, za pomysły, za wytrwałość, cierpliwość i za to otwieranie serca dla młodego pokolenia. Mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że Nagrodę Starosty Legionowskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za rok szkolny 2021-2022 otrzymują. Wcześniej rozdawaliśmy Nagrody Starosty dla wybitnie uzdolnionych uczniów, a dzisiaj doceniamy kadrę nauczycielską. Także jest to dla nas bardzo radosny dzień. Nieprzypadkowo spotykamy się w naszej placówce specjalnej. Jest to taka nasza perełka edukacyjna. Tutaj funkcjonuje przedszkole specjalne, jedno z niewielu publicznych przedszkoli, które ma rekomendacje Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka z Gdańsku. Także jest to nasza taka perełka oświatowa w powiecie legionowskim. I doceniamy naszych nauczycieli. Dzisiaj pan starosta wraz ze mną wręczyliśmy razem nagrody dla najlepszych nauczycieli. Pamiętamy o naszych nauczycielach, doceniamy ich, dziękujemy im za ich pracę, za to, że pracują z uczniami, za to, że ich wychowują. Wiadomo, że rodzina jest taką podstawową komórką społeczną, gdzie następuje wychowanie ucznia, natomiast drugim szczeblem jest edukacja i tutaj nauczyciele mają swoją bardzo ważną rolę i wypełniają ją w sposób doskonały i dzisiaj o tym pamiętamy i dzisiaj to doceniliśmy. Jest to dzień, w którym nauczyciele naprawdę czują się dowartościowani za swoją pracę. Co jest najmilsze? Uśmiechy młodzieży, uśmiechy dzieci, radość rodziców, a przede wszystkim symboliczny kwiatek, który pozwala nam w tym jednym, jedynym dniu poczuć się naprawdę kimś szczególnym, docenionym. Mimo tego, co wokół nas się dzieje, cała szara rzeczywistość, ale w sercu zawsze miłość do ucznia, miłość do szerzenia edukacji, do szerzenia wiedzy wśród młodzieży i wskazywania im drogi ku przyszłości. I miejmy, że to ta przyszłość, którą oni nam będą tworzyć, będzie tą taką świetlaną przyszłością dla wszystkich. Proszę mi wierzyć, szanowni Państwo, dziękuję bardzo.